pierwszym odcinku audycji z cyklu Mazowszanie odwiedzimy dwie gminy położone w powiecie żyrardowskim, Radziejowice i sąsiadującą z nimi Puszczę Mariańską. Przekonamy się, że obie są niezwykle atrakcyjne, a ludzie, którzy tam mieszkają, tworzą niepowtarzalną społeczność. Mazowszanie to projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza. Łączy on ludzi z całego regionu, zapobiega wykluczeniu cyfrowemu i pomaga budować społeczeństwo informacyjne na Mazowszu. Dzięki projektowi powstało dotychczas 5 regionalnych i ponad 170 lokalnych centrów kompetencji, gdzie toczy się cyfrowe życie wsi, miast i miasteczek naszego regionu. To tutaj możemy skorzystać z bezpłatnego dostępu do internetu i całej gamy e-usług. Znajdujemy się w Radziejowicach, w lokalnym centrum kompetencji. To tutaj, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Agencją Rozwoju Mazowsza, zostało stworzone miejsce, do którego mogą przychodzić uczniowie, seniorzy oraz mieszkańcy z całej gminy, by skorzystać z komputerów i internetu. Oprócz komputerów, to miejsce zostało wyposażone także w dodatkowy sprzęt cyfrowy, taki jak rzutniki, czy aparaty, czy choćby drukarka 3D. Centrum to oczywiście szybki internet, który pomaga naszemu społeczeństwu również pozyskać pracę, pozyskać wiedzę, pozyskać umiejętności i mam nadzieję, że nasi mieszkańcy z tego korzystają, bo widać już efekty. Myślę, że tutaj doskonale mogą się pochwalić nasi młodzi ludzie nauką języka obcego. Dorośli przechodzą różne kursy, chociażby na prawo jazdy. Mam nadzieję, że ci mieszkańcy tutaj uczą się komunikowania ze światem. Znajdujemy się w gminie Radziejowice. Jest to niewielka gmina, która ma 73 km kwadratowe, 40 km od Warszawy. Jest to gmina, która posiada 70% obszaru chronionego krajobrazu. No i te walory właśnie, które posiadamy, powodują, że jesteśmy gminą rekreacyjną, wypoczynkową. Przybywa do nas mnóstwo mieszkańców. Gmina Radziejowice odmładza nam się. W tej chwili, proszę Państwa, mamy średnią wieku 35 lat. No, w związku z tym przed nami duże wyzwania. Musimy budować nowe przedszkola, musimy inwestować w szkoły. Przybywa nam również i młodych przedsiębiorców. Młodzi przedsiębiorcy powodują rozwój naszego małego tutaj królestwa. Ponieważ w gminie Radziejowice działam od wielu lat w samorządzie, w związku z tym znam specyfikę tej gminy od podszewki. Znam mieszkańców, mieszkańcy są bardzo kreatywni. Wydaje mi się tylko, że potrzeba było im trochę bodźca. I tutaj muszę pochwalić, że nasze sołectwo wykorzystują wspaniale fundusze sołeckie. Powstają tutaj przepiękne place zabaw, powstają miejsca rekreacji. A poza tym myślę, że bardzo dużo też powodują te sołectwa, że społeczeństwo się integruje i zupełnie inaczej nam się tu mieszka i żyje. Mieszkańcy Radziejowic są niezwykle aktywni, w związku z tym przygotowaliśmy dla nich ścieżki questingowe, które odkrywają walory naszej gminy i mam nadzieję, że nie jedna osoba dowiedziała się o gminie Radziejowice dużo więcej niż do tej pory wiedziała. Mamy takie skarby jak właśnie ten zespół pałacowo-parkowy, w którym obecnie jesteśmy. Posiadamy również Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich. Posiadamy również chlubę, którą jest Józef Chełmoński na naszym terenie, który przez ostatnie 25 lat swojego życia właśnie spędził w Kuklówce, nieopodal Radziejowic. Jestem z Mazowsza. 35 lat temu przybyłam do Radziejowic, z których się oczywiście zakochałam i myślę, że jest to moje miejsce na ziemi.
Dzięki projektowi chcemy zachęcić kolejne gminy na Mazowszu do budowania społeczeństwa informacyjnego w swoich lokalnych społecznościach. Taką potrzebę widzą władze i mieszkańcy odwiedzanej przez nas Puszczy Mariańskiej. Gmina Puszcza Mariańska jest gminą liczącą mieszkańców stałe zameldowanych około 8,5 tysiąca, powierzchni 114 tysięcy km kwadratowych. Jest gminą położoną na południowo-zachodnim Mazowszu. Gmina posiada 70% obszarów chronionych. Jest gminą, można powiedzieć, zieloną, nawiązując do, chociażby do samej nazwy Puszcza Mariańska. Wielu mamy mieszkańców nowych, którzy wybierają to miejsce i w celu odpoczynku, jak również stałego osiedlania się, ponieważ w tej chwili komunikacja zewnętrzna z otoczeniem chociażby stolicy Warszawy znakomicie nam się poprawiła, ponieważ mamy autostradę w kierunku Łodzi i obwodnicę Żyrardowa. W tej chwili dojazd do Warszawy wynosi około 40 minut. Jest remontowana droga S8 Warszawa-Katowice, która z drugiej strony również poprawi nam komfort dojazdu. W tej chwili też ten czas przejazdu byłby około 40 minut. Atut gminy położonej właśnie przy tak dobrych rozwiązaniach komunikacyjnych powoduje to, że osiedla się u nas dużo młodych mieszkańców. Są to nasi mieszkańcy, nasi uczniowie naszych szkół, jak również osoby, które wybierają to miejsce z zewnątrz. Chociażby wiemy, ile wydajemy decyzji na przyłącza wodno-kanalizacyjne, a to jest miarą, prawda, powstających nowych budynków i tego, że nowi ludzie się do nas sprowadzają. Przez to musimy inwestować w infrastrukturę, głównie tutaj sieci wodociągowe, kanalizacyjne i oświatę. Dzieci mamy coraz więcej w przedszkolach. To wymaga chociażby budowy placów zabaw czy boisk przyszkolnych, sportowych, jak również ogólnych terenów sportowych dla zajęcia tym uczniom po prostu po godzinach lekcyjnych. Na terenie naszej gminy mamy 4 szkoły podstawowe, z tym, że 2 to są duże zespoły szkolno-przedszkolno-gimnazjalne oraz myślę, że jest to pewien ewenement. W naszej gminie znajduje się Liceum Ogólnokształcące imieniem Czesława Tańskiego. Od tego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym będą się kształcić stewardesy i personel pomocniczy dla lotnictwa. Kiedy te kierunki zostały wprowadzone, zaczęło również w tej szkole przybywać uczniów, ponieważ była to pewna nowość i z okolicznych miast napływa coraz więcej chętnych właśnie do nauki w naszym liceum. Ponieważ postęp cyfryzacyjny jest bardzo duży, w związku z tym również byśmy chcieli uchronić osoby starsze przed wykluczeniem cyfrowym. W związku z tym chcemy przystąpić do programu pod nazwą Rozwój e-usług oraz ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie. Chemia jest moją pasją. Dostęp do szybkiego internetu i cyfrowych urządzeń jest mi niezbędny do nauki. Szybki internet umożliwia mi rozwijanie moich pasji i zainteresowań. Gmina Puszcza Mariańska jest wyjątkowym miejscem. Mieszkają tu wspaniali ludzie. Dlatego jest to konieczne, aby właśnie w tej miejscowości stworzyć lokalne centrum kompetencji, czyli miejsce, które umożliwi dostęp do bezpłatnego internetu oraz da możliwość korzystania z szerokiej gamy multimediów, takich jak drukarki, cyfrowe aparaty, również drukarki 3D, co warto podkreślić. To właśnie ta sieć i ten projekt pozwolą na to, by mieszkańcy tej gminy zwiększyli swoją konkurencyjność na rynku pracy oraz integrowali się z innymi częściami Mazowsza. To właśnie dzięki temu projektowi Mazowsze jest oknem na świat.